pozdrowić wszystkie dzieci na świecie, szczególnie małą Wikusię i dużą Karolkę. I wszystkim dzieciom życzę zdrowia i bogatych rodziców. Słuchajcie, mam dwa wiersze, z tym, że drugi jest na bis. Dobra, no to chyba powiem tylko jeden. Nie ma entuzjazmu na dwa. Wiersz... Boże, chcesz! Nie ciesz się, bo stamtąd się zaczęło. Słuchajcie, dobra. Tu też było fajnie. Dobra, cicho. Skąd się biorą dzieci? Przyszło lato, no a za nim ciepło ze słoneczkiem. Nasza grupa oraz pani idą na wycieczkę. Letni spacer zdrowia doda, cieszą nam się michy. Pani fajna, niezbyt młoda, chyba ma trzy dychy. Cicho, wspólnie z Heniem sobie łażę, co nosi rajtuzy, tak idziemy z sobą w parze, no i mamy luzy. Nagle Henio coś zobaczył. Patrzcie, bocian leci. Naszą panią jak zahaczy, będzie miała dzieci. Cicho, cicho. Nie koniec. Głupstwa gadasz, głowo pusta. Są ważniejsze myki. W dzieciach liczy się kapusta, a nie ptak z Afryki. No to Zosia przemądrzała, co ma zgryz jak szczurek. Sprytnie wykombinowała. Dzieci są z komórek. Co ty gadasz za Androny? Wujek z ciocią Kają zakupili dwa iPhony, a dzieci nie mają. O komórkę inną chodzi. Henio nas oświecił. Do komórki idą młodzi i z tego są dzieci. Cicho! Huknąć go ochotę miałem, w jego łeb barani, ale się zasłonił ciałem. I patrzyła pani. Gdy wróciliśmy z wycieczki, panie nas umyły, potem dzieci policzyły, no i wszystkie były. Dzięki temu już wiem sporo. Nie mam w głowie sieczki. Już wiem, skąd się dzieci biorą. Przychodzą z wycieczki. Dzięki. Dobra, będzie bisior. Dzięki wam, bo wujek Piotrek nawet nie wyszedł. Dobra, bisior, krótki. Babcia do nas przyjechała, generalnie fajnie. Mama była zachwycona, tata niespecjalnie. Słyszę śmichy, więc nie sądzę, bym tłumaczyć musiał, że ta mama to nie była mama od tatusia. Przyjechała w zeszły piątek, dosłownie na chwilkę. Tata brał co pół godziny różową pastylkę. Gdy pobyła u nas tydzień, straszna rzecz się stała. Tata miał nerwowy atak. Wtedy wyjechała. Już w kaftanie tata zadał nam zagadkę. Wiecie, jaki facet najszczęśliwszy był na całym świecie? Jeden facio szczęśliwością bił wszystkich na głowę. Adam w raju, ten od Ewy, bo nie miał teściowej. Cześć! Jeszcze sobie coś przypomniałem.
dziwny jest, bo przecież babcia nie opryszek. Ja się cieszę z jej wizyty. Dostałem 5 dyszek.